Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie Państwa bardzo gorąco. Drodzy widzowie, już za chwileczkę pojawi się pierwsza zagadka, także ja poproszę pierwszą zagadkę. Mam rozwiązanie do tej zagadki w kopercie. Dodaj wszystkie liczby. Tak brzmi polecenie. Zagadka tylko i wyłącznie na rozgrzewkę. Aż 300 zł kwoty gwarantowanej, także myślę, że spora kwota do wygrania, spora stawka do wygrania. Także drodzy widzowie, bawcie się, grajcie, wygrywajcie ogromne sumy, ogromne pieniądze w naszym programie, bo po to jest ten program. Już liczycie, już zastanawiacie się, kto z Państwa doda, przypominam, tylko i wyłącznie dodaj wszystkie liczby, kto z Państwa doda wszystkie liczby, od razu zapraszam śmiało na antenę, numery telefonów tutaj są, a ja tymczasem przypomnę zasady naszego programu, dobrze? Przypominam, drodzy widzowie, że aby wziąć udział w naszej zabawie, należy mieć skończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, takie jak te, do których należy się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Ja te numery co jakiś czas będę powtarzać. Pamiętaj, że płacisz za każde zrealizowane połączenie. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, oczywiście trzeba udzielić poprawnej odpowiedzi na antenie, a więcej można dowiedzieć się w regulaminie. Tuż poniżej mamy informacje o regulaminie. Także drodzy widzowie, już zapraszam do wspólnej zabawy. Liczymy, zastanawiamy się, myślimy i wygrywamy ogromne kwoty. Przypomnę, aż 300 zł w tej chwili to kwota gwarantowana. Także trzeba przysiąść przy tej zagadce, trzeba chwilkę pomyśleć, trzeba, to fakt. Trzeba usiąść, trzeba pomyśleć. Przypomnę, polecenie brzmi: dodaj wszystkie liczby, tylko dodaj, tylko dodaj. Kto z Państwa dokładnie policzy, kto z Państwa dokładnie wypowie tę odpowiedź z koperty, zabierze gwarantowane 300 zł. Zagadka tylko na rozgrzewkę, tylko na początek i później mamy kolejne zagadki. Także zapraszam do wspólnej zabawy. W tym momencie czekamy na widza. Jeżeli ktoś z Państwa policzy, od razu zapraszam na antenę. Bowiem szczerze mówiąc, przy tej zagadce zawsze jest tak, że zanim policzycie, zanim znajdziecie rozwiązanie, ta chwila mija. W związku z tym ja tutaj na antenie staram się wypełnić jakoś czas, bo program jest programem na żywo. Kto z Państwa policzył, zapraszam w tym momencie serdecznie do studia. 300 złotych, 350, tu reżyser mówi, oj dajmy 350, może szybciej ktoś policzy. Drodzy widzowie, 350 zł w tej chwili, także zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Jeszcze raz przypomnę, program jest programem na żywo, czekamy na pierwszego widza, czekamy na pierwszego zwycięzcę, także wiadomo, że ta zagadka ma to do siebie, że trzeba chwilę przysiąść i trzeba wszystko do siebie dodać, tak? Czyli ta chwila musi być dla tego widza, który rozpoczął oglądanie naszego programu, tak? Także zapraszam bardzo gorąco, bardzo serdecznie, kto z Państwa policzył, zapraszam na antenę. Myślę, że 350 zł kwoty gwarantowanej, bo to jest kwota gwarantowana. To już to jest spora stawka. Także popatrzcie, zerknijcie. Zapraszam bardzo serdecznie, bardzo gorąco. Pierwsze 350 zł. Lada moment, lada chwila do kogo się powędrują i mamy kolejne zagadki. Spróbujmy, spróbujmy. 350 zł. 400 spróbujemy. Reżyser podpowiada, a może przyspieszymy 400 zł. 400 zł, przyspieszymy sprawę. No, przyjrzyjcie się dokładnie. Czekamy na pierwszy telefon. Drodzy widzowie, przy tej zagadce zazwyczaj jest tak, że zanim ktoś z Państwa policzy, to ta chwila musi minąć, tak? Jeszcze raz przypominam, czekamy na pierwszego widza. Czekamy na pierwszego zwycięzcę. Kto dokładnie policzy, kto poda tę liczbę z koperty, zabierze 400 zł. Zapraszamy serdecznie, czekamy na pierwszą osobę, trzymamy kciuki. Przypominam, na każdą zagadkę jest przygotowany budżet. Nie ma zagadki bez budżetu, nie ma zagadki bez finansów. Taka jest konwencja naszego programu, także bawcie się, grajcie i zabierajcie tyle pieniędzy, ile się uda z tego programu. Czekamy jeszcze chwilkę. Jeszcze raz przypomnę, zerkamy na tę zagadkę, tak? Polecenie brzmi: dodaj wszystkie liczby, dodaj wszystkie liczby. Czyli zerkamy na tę zagadkę i tylko i wyłącznie dodajemy. Tu widzimy różnego rodzaju działania, natomiast jedyne działanie, które nas interesuje, to dodawanie, dobrze? Zapraszam pierwszą osobę, czekamy jeszcze chwilę. Przypominam, program jest programem na żywo. Tego czekania wyciąć się nie da. Także jeżeli ktoś z Państwa policzył, od razu zapraszam śmiało na antenę. Przypomnę, 400 zł. To już kwota pokaźna. Myślę, że to już jest spora kwota. 450 spróbujemy. Jeszcze nie słyszymy zwycięzcy. 450, 500. Czekamy na pierwszy telefon. Czekamy na pierwszy telefon. Drodzy widzowie, powiem tak. Jako że czekamy na pierwszy telefon, ta stawka wzrosła, bo jeszcze nie słyszymy pierwszej odpowiedzi. Ja myślę, że naprawdę to jest pokaźna kwota. Słuchajcie, za 500 zł to już naprawdę warto przysiąść przy tej zagadce i policzyć. Zabawa zabawą. Natomiast kto z Państwa w tym momencie ogląda nasz program,
Każdy jest w stanie rozwiązać tę zagadkę. Przyjrzyjmy się uważnie. Dodaj wszystkie liczby, brzmi polecenie. Tylko i wyłącznie dodaj. Tylko i wyłącznie dodaj. Kto z Państwa doda, zapraszam bardzo serdecznie na antenę. Jeżeli odpowiedź tego widza pokryje się z odpowiedzią z koperty, od razu ta osoba zabierze 500 zł, bo to jest kwota gwarantowana. No, drodzy widzowie, życzę szczęścia. Życzę powodzenia, bo w tym momencie naprawdę gra toczy się o spore pieniądze. 500 zł, tak mówiąc kolokwialnie, za jednym zamachem ktoś z Państwa zabierze. To są spore pieniądze. Życzymy szczęścia. No, tutaj nam reżyser, słuchajcie, mamy dzisiaj bardzo niecierpliwego reżysera. 520. Zaraz będzie 530. Czekamy na pierwszego zwycięzcę. Drodzy widzowie, czekamy na pierwszego zwycięzcę. 530 zł. Czas upływa. 540. Reżyser mówi, czas upływa, nie mamy pierwszego zwycięzcy. Spróbujmy. 550. No, może tak poczeka. W tej chwili rzeczywiście widz sobie poczeka, tak, kiedy to tak ładnie wzrośnie i dopiero 570. 580. Słuchajcie, ja mam do rozdania niemalże 600 zł, za chwileczkę będzie 600. Ja to bym zatrzymała i poczekała na tego pierwszego widza, wiecie, bo ja myślę, że widz teraz czeka, aż ta stawka tak naprawdę porządnie wzrośnie. No w tym momencie mamy 600 zł. Gwarantowane. Jest? Naprawdę? 700 zł? Proszę, ja mogę rozdać 700 zł z tym telefonem, jak najbardziej. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Jak najbardziej. 700 zł. Drodzy widzowie, w tym momencie czekam na zwycięzcę. Życzę szczęścia, życzę powodzenia, życzę rozwiązania tej zagadki z pierwszym telefonem, bo mamy ogromne pieniądze. Aż 700 zł kwoty gwarantowanej. Drodzy widzowie, powiem tak. Ja już chcę rozdać te pieniądze. Już z pierwszym telefonem rozdaję pieniądze. Jeszcze raz przypomnę, 700 zł to kwota gwarantowana. Polecenie brzmi, skupmy się, dokładnie, bo pieniądze są ogromne. Polecenie brzmi, dodaj wszystkie liczby. Jeszcze nie słyszymy pierwszego telefonu, jeszcze nie słyszymy pierwszej osoby, także kto z Państwa policzy, od razu zapraszam śmiało na antenę. Czekamy na ten pierwszy telefon. Powiem szczerze, tak osobiście podpowiem, że w tej chwili naprawdę jest okazja na spore pieniądze. 700 zł to kwota gwarantowana, czyli w momencie, w którym widz udzieli dokładnej odpowiedzi, czyli tej dokładnie z koperty, jeżeli dokładnie policzy, to z tym telefonem teraz ktoś z Państwa, mówiąc kolokwialnie, za jednym zamachem zgarnie 700 zł. To jest porządna stawka. To już tak prywatnie podpowiem, wiecie, mamy różne programy i w każdym programie są różne zagadki. I nie zawsze są tak, teraz podpowiem, są porządne pieniądze, wiecie? Są porządne pieniądze, 700 zł, zerknijcie, popatrzcie, policzcie, to jest do policzenia. Wiele osób rozwiązuje te zagadki. Naprawdę, jak przysiądziecie porządnie, to z tym pierwszym telefonem jesteśmy w stanie rozwiązać. Już gratuluję, drodzy widzowie. Życzę szczęścia, oczywiście 700 zł gwarantowane. No czekamy na pierwszą osobę. Zaraz zobaczymy, co wydarzy się. Program jest programem na żywo. Jeszcze raz przypomnę, tak prywatnie powiem od siebie, naprawdę wspaniała okazja. 700 zł kwoty gwarantowanej przy zagadce to jest spora stawka. To jest wielka kwota. Teraz liczycie, zastanawiacie się, myślicie, kto z Państwa policzy, od razu zapraszam na antenę. Od razu. Od razu. No, czekamy jeszcze chwilę, zaraz zobaczymy, co się wydarzy. Drodzy widzowie, program z programem na żywo, nie da się go wyreżyserować, nie ma w ogóle fizycznie takiej możliwości. Czekamy w tej chwili na widza. Jeszcze program na żywo jako tako da się wyreżyserować, ale program z udziałem widza już nie jesteśmy w stanie, nikt nie jest w stanie przewidzieć z tym telefonem, kto trafi do studia i jaką odpowiedź wypowie. Czy poprawną, czy jeszcze nie, tak? Czy błędną? No zaraz zobaczymy. Czekamy. Aż 700 zł. Czekamy na pierwszy telefon. Życzę szczęścia. Słuchajcie, wielka kwota. Naprawdę. Różne zagadki w naszych programach goszczą. Różne kwoty. Teraz mamy 700 zł. Życzę szczęścia. Czekam na pierwszy telefon. Kto policzył, zapraszam. Śmiało. 704 300 400 10 ze stacjonarnych, bądź do wyboru, nieistotne, z którego aparatu telefonujecie, nie ma to w ogóle znaczenia. Telefon komórkowy gwiazdka, którą wciskamy 7310, no życzymy szczęścia, czekam na pierwszy telefon, życzę szczęścia, tak prywatnie od siebie, życzę szczęścia, bo mówię naprawdę, 700 zł to kwota porządna, naprawdę wielka stawka, zabawa zabawą, ale to są wielkie pieniądze. Kto policzył, zapraszam, zapraszamy pierwszą osobę.
tuż w momencie rozwiązania tej zagadki przechodzimy do kolejnych, tak? Powiem, że kolejne wcale nie będą za taką wielką kwotę, dobrze? Tutaj ta kwota wzrasta, bowiem czekamy na widza. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana serdecznie. Jak ma pan na imię? Ryszard. Panie Ryszardzie, życzę szczęścia. Jaka to dokładnie liczba? 760. Jeszcze, panie Ryszardzie, nie to, jeszcze nie to. Proszę zerknąć jeszcze raz na zagadkę, dobrze? Proszę jeszcze raz spojrzeć. 700 zł jeszcze zostaje, te pieniądze zostają w studio. Czekamy na kolejną osobę. 800. Spróbujemy. 800 zł, czekamy na kolejną osobę. Przyjrzyjcie się dokładnie, drodzy widzowie, to jest do policzenia. To jest do policzenia, trzeba tylko skupić się, a kwota jest naprawdę wielka. Kwota jest naprawdę wielka. Jeszcze raz przypomnę, polecenie brzmi: dodaj wszystkie liczby, dodaj. Tylko i wyłącznie dodaj. Przyjrzyjmy się poleceniu, bo ono jest istotne w tej chwili. Dodaj. Wiecie co, mówię, zabawa zabawą, ale słuchajcie, w grę wchodzą poważne teraz pieniądze. 800 zł kwoty gwarantowanej. Próbujemy, bawimy się, gramy i zabierajcie. No, jak mam do rozdania tak wielkie pieniądze, to naprawdę z przyjemnością je rozdam. Także drodzy widzowie, skoro dostałam od produkcji tak wielkie pieniądze, to teraz tylko i wyłącznie strona widza. Pozwólcie, drodzy widzowie, mi rozdać te pieniądze, tylko tyle, bo teraz już wszystko w rękach widza. Jest zagadka. Są wielkie pieniądze do wygrania w tym momencie i teraz już wszystko w rękach widza. Czekamy na drugi telefon. Pierwszy jeszcze nie był poprawną odpowiedzią. Czekamy na drugi telefon. Przypominam, musi zgadzać się co do joty, dobrze? Musi być dokładnie ta odpowiedź, która znajduje się w kopercie. Ta odpowiedź oczywiście znajduje się wewnątrz, natomiast tu na odwrocie ja mam napisaną podpowiedź. Także tutaj czasami zerkam sobie. No, czekamy. Życzę szczęścia. 800 zł, słuchajcie. No, życzę szczęścia, życzę powodzenia. Jeszcze raz przypomnę, warto przysiąść poważnie przy tej zagadce, bo zabawa zabawą, ale teraz mamy 800 zł do wygrania. I jesteście w stanie rozwiązać tę zagadkę, bo ona ma rozwiązanie. Ona ma rozwiązanie, jesteście w stanie rozwiązać. No, życzę szczęścia. Zaraz zobaczymy, czy z drugim telefonem uda nam się tę zagadkę rozwiązać. Życzę szczęścia, życzę powodzenia. Jeszcze raz przypomnę, wszystko, drodzy widzowie, w waszych rękach teraz. Piłeczka jest po waszej stronie. Ja mam wielkie pieniądze do rozdania, z przyjemnością je... Halo, dzień dobry. Halo. Witam panią na antenie, jak ma pani na imię? Elżbieta. Pani Elżbieto, jak pani myśli, o jaką dokładnie liczbę chodzi? 160. Pani Elżbieto, jeszcze... Słyszę, jeszcze nie to. Jeszcze niedokładnie. Jeszcze. Proszę zerknąć, gorąca prośba, proszę zerknąć jeszcze raz. Zagadka logiczna. Dodaj wszystkie liczby. 900 zł, spróbujemy, tak? Ale słuchajcie, ktoś dzisiaj piękne pieniądze zgarnie, tak? Mówię kolokwialnie, piękne pieniądze ktoś zgarnie, 900 zł. Przypominam, kwota gwarantowana. Jeszcze raz przypomnę, ta kwota jest kwotą gwarantowaną. Co to oznacza? W momencie wypowiedzenia przez widza dokładnej odpowiedzi, ta osoba zabierze od razu 900 zł, od razu. Bo to jest kwota gwarantowana. Jeżeli teraz na antenie, program jest na żywo, przypominam, padnie ta sama odpowiedź, która znajduje się w kopercie, ja sprawdzam i jeszcze cała ekipa czuwa nade mną, prawda, słucha, czy jest to poprawna odpowiedź. Jeżeli teraz z tym telefonem w programie na żywo, bo program jest programem na żywo, padnie dokładnie ta liczba z koperty, ta osoba od razu zabierze 900 zł, bo jest to kwota gwarantowana, tak? Także mówię, piękne pieniądze, próbujemy, bawimy się, gramy, antena jest wasza, do studia bardzo łatwo trafić. Ważna, bardzo ważna rzecz. Przyjrzyjcie się dokładnie, uważnie. Przypomnę, polecenie brzmi: dodaj, dobrze? Dodaj. Wszystkie liczby, dodaj. No, spróbujmy, czekamy. 1000 zł, spróbujemy, bo czekamy na kolejny telefon. 1000 zł, dobrze, teraz mamy okrągłą stawkę. Ja ze swojej strony życzę szczęścia, życzę powodzenia. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Proszę słuchać mnie w słuchawce. Dzień dobry. Witam pana, panią. Dzień dobry. Proszę słuchać mnie w słuchawce telefonu. Dzień dobry. Nie wiem, czy mi się uda wywołać. Halo? No jest ktoś, ale... Dzień dobry. A, ktoś rozłączył się. Dobrze. Drodzy widzowie, gorąca prośba.
Bądźcie czujni, dobrze? Bądźcie czujni. Oglądamy program w telewizji. Wszyscy słyszą dźwięk telefonu w telewizji, ale osoba telefonującą, proszę o czujność. Proszę rozmawiać ze mną przez telefon, dobrze? W momencie, w którym telefonujecie, możecie nawet przyciszyć telewizor. I tak będzie was słychać na antenie. A ważniejsze jest, żebyśmy rozmawiali przez telefon, dobrze? No, drodzy widzowie, gramy o 1000 zł. Naprawdę żal tego połączenia, wiecie? Nigdy nie wiadomo. Program jest na żywo. Nigdy nie wiadomo, kto telefonuje z jaką odpowiedzią. A nóż widelec to była osoba, która miała poprawną odpowiedź, tak? No przyjrzyjcie się, 1000 zł. Piękna stawka. Piękna kwota. Aż 1000 zł kwoty gwarantowanej. No popatrzcie, zerknijcie, czekamy na zwycięzcę, na trzeci telefon. Do 3 razy sztuka powiadają. Na trzeci telefon, już był trzeci telefon, natomiast ta osoba, która telefonowała, nie odezwała się. Bądźcie czujni. Gorąca prośba. Kto z państwa telefonuje teraz? Wiecie co? Naprawdę żal połączenia. Gramy aż o 1000 zł. Nigdy nie wiadomo, w którym momencie kto z państwa wypowie dokładną odpowiedź. Nie ma takiego mądrego, który stwierdzi, że z tym telefonem na przykład trafi do studia pani Kasia i udzieli poprawnej albo błędnej odpowiedzi, tak? Nie ma takiej możliwości. Program jest na żywo z udziałem widza. Konkretnie do tej zagadki widz na antenie, będąc, udziela odpowiedzi, dobrze? Do tej zagadki po raz pierwszy udzielacie odpowiedzi, będąc na antenie, konkretnie do tej zagadki. Bardzo ważna rzecz. Czyli po raz pierwszy widz, który do nas telefonuje, wypowiada na antenie tę swoją liczbę. Ja sprawdzam, czy jest to liczba z koperty. Jeszcze raz przypomnę, cała ekipa realizująca program również czuwa nad przebiegiem programu. Także zapraszam bardzo serdecznie. No, 1000 zł, słuchajcie, od razu podpowiem, kolejna zagadka, w momencie, w którym ktoś z państwa teraz zabierze ten 1000, kolejna zagadka będzie za mniejsze pieniądze, tutaj wzrosła ta stawka, ale kolejną zagadkę rozpoczniemy z mniejszą stawką, od razu powiem. Także 1000 zł. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią na antenie, jak ma pani na imię? Kasia. Pani Kasiu, życzę szczęścia. Pani Kasiu, proszę rozwiązanie. 184. Oj, jeszcze nie. Wiecie, co ja przed chwileczką powiedziałam, że nie ma takiego mądrego, który... 1100 złotych, jeszcze tak w międzyczasie. Uśmiechnęłam się, jak usłyszałam imię pani Kasia, bo ja przed chwileczką, jeżeli ktoś śledził program, powiedziałam, że nie ma takiego mądrego, który by stwierdził, że teraz na przykład z tym telefonem trafi do studia pani Kasia i wypowie poprawną albo błędną odpowiedź, i trafiła pani Kasia. Drodzy widzowie, no ładny zbieg okoliczności. Drodzy widzowie, w tym momencie 1200 mamy. Ja tutaj gadu o pani Kasi, a mamy 1200 zł. Nie zauważyłam, że reżyser zmienił. Drodzy widzowie, jeszcze raz przypomnę, skupmy się na zagadce, bo jeszcze raz powiem. Wiecie co, zabawa, zabawa, programem. Ale do wygrania w tej chwili są poważne pieniądze, porządne. 1200 zł kwoty gwarantowanej, czyli w momencie udzielenia przez widza na antenie poprawnej odpowiedzi, czyli tej dokładnej z koperty, ta osoba od razu zabierze 1200 zł. Czyli warto pomyśleć, warto zastanowić się, skupmy się, dobrze? Jeszcze raz przypomnę, dodaj wszystkie liczby, tylko i wyłącznie dodaj, dobrze? Mamy tutaj oczywiście równanie, mamy różnego rodzaju działania, natomiast jedynym działaniem, jakie nas interesuje, to tylko i wyłącznie dodawanie. To jest bardzo ważna rzecz, dobrze? Przeczytajmy polecenie. Polecenie jest bardzo ważne. Dodaj, tylko i wyłącznie dodaj. Przyjrzyjcie się na zagadkę, pomyślcie chwilę. Jeszcze raz przypomnę, aż 1200 zł kwoty gwarantowanej. To są spore pieniądze, także zapraszam. Drodzy widzowie, kto policzył? Warto spróbować. Wiecie co? Powiem tak, łatwo trafić do studia. Żal nie spróbować. Jeszcze raz przypomnę, z telefonów stacjonarnych ten dłuższy numer 704-300-4310. Bądź do wyboru, ale w ogóle nieistotne, z którego aparatu telefonujecie. Telefon komórkowy, po prostu ta druga opcja z gwiazdką. Gwiazdka 7310. No życzę szczęścia, życzę powodzenia. Słuchajcie, bo w momencie rozwiązania tej zagadki, oj, radość w domu będzie ogromna. 1300? 1300? 1300 mamy do rozdania? No proszę bardzo. 1400? Reżyser dzisiaj szaleje. 1500? Proszę bardzo. Ja z przyjemnością te pieniądze oddam. Oj, z ogromną przyjemnością. Drodzy widzowie, musicie mi wierzyć, z jaką ja wielką przyjemnością oddam 1500. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią, jak ma pani na imię?
Paweł. Panie Pawle, jeszcze zapytam, bo młody głos. Ukończono 18 rok życia? Tak. Proszę odpowiedź. 503. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Drodzy widzowie, ja tak przypomnę przy młodym głosie, dobrze? Zapytałam, czy ukończono 18 rok życia, usłyszałam odpowiedź pozytywną. Natomiast jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli w tym momencie osoba niepełnoletnia rozwiązałaby tę zagadkę, wówczas my w programie wiemy, że te pieniądze zostały przekazane. Jeszcze 1600 zł mamy. No dobrze. My wiemy w programie, aha, kończymy zagadkę, ta osoba wygrała pieniądze. Po programie odzwaniamy do zwycięzców. Jeżeli okazuje się, że ta osoba nie ma 18 lat, po prostu te pieniądze przepadają. Więc gorąca prośba, jeżeli ktoś z Państwa nie ukończył 18 roku życia, proszę nie telefonować, bo nawet jeżeli będzie to poprawna odpowiedź, to po prostu te pieniądze później przepadną, a może ktoś inny je zabrać, jakaś osoba pełnoletnia, która dokładnie policzy. Dobrze? Gorąca prośba. No, 1600 zł. 1600 zł kwoty, ojojoj, kwoty gwarantowanej. Rozdam jak nic piękne dzisiaj pieniądze, próbujemy. Kto z Państwa w tym momencie ogląda nasz program, drodzy widzowie, 1600 zł kwoty gwarantowanej? Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam Panią serdecznie. Jak ma Pani na imię? Brygida. Pani Brygido, jak Pani myśli, o jaką dokładnie liczbę chodzi? Dokładnie musi być? Wydaje mi się, że 26. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie to, jeszcze nie to, jeszcze nie to. No różne odpowiedzi padają, różne. Tak krążycie, krążycie, krążycie. Czekamy na ten strzał w dziesiątkę za 1700 zł. Strzał w dziesiątkę za 1700 zł. Słuchajcie, jeszcze raz przypomnę, program jest programem na żywo. Nie jest programem absolutnie nagrywanym. Program jest programem na żywo, nie da się go wyreżyserować. Mówiąc kolokwialnie, pół bidy w momencie, w którym program jest na żywo. Natomiast w momencie, w którym program jest na żywo z udziałem widza, nie ma możliwości reżyserii tego programu. Teraz wszystko, naprawdę, wszystko leży teraz w rękach widza. Ja mam zagadkę. Mam potężne pieniądze do rozdania, aż 1700 zł, kwoty gwarantowanej. I teraz tylko czekam na widza, który skrzętnie policzy, doda, przyjrzy się dokładnie zagadce i rozwiąże tę zagadkę. Z przyjemnością wręczę tak wielką kwotę. Bo nie ukrywam, że te większe kwoty z większą przyjemnością rozdaje się, aniżeli te mniejsze, tak? Oczywiście różne zagadki goszczą w naszych programach i różne będą gościły. Te prostsze, za mniejsze pieniądze i te bardziej, przy których trzeba się zastanowić, wysilić, pomyśleć, za większe pieniądze. Także życzę szczęścia, życzę powodzenia. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Pana serdecznie. Jak ma Pan na imię? Krzysztof. Panie Krzysztofie, życzę szczęścia z całego serca. Proszę rozwiązanie. 74. Panie Krzysztofie, jeszcze nie to, jeszcze nie to. Proszę zerknąć jeszcze raz na zagadkę, dobrze? Proszę zerknąć jeszcze raz na zagadkę. Przypomnę, 1800 zł. Aż po prostu mi się, aż po prostu uśmiecham się. Drodzy widzowie, ja mam do rozdania teraz 1800 zł. Jeszcze raz przypomnę, wszystko leży w Waszych rękach. W tym momencie 1800 zł, jeszcze raz powiem, o co chodzi z tą kwotą gwarantowaną. Teraz mamy zagadkę, polecenie brzmi dodaj wszystkie liczby. Czekamy na widza, program jest programem na żywo, dzieje się tu i teraz. Czekamy na widza, który dokładnie policzy. Przyjrzyjcie się poleceniu. Polecenie brzmi dodaj wszystkie liczby. Kto z Państwa policzył, zapraszam. Zapraszam na antenę, bo naprawdę kwota jest obłędna. W momencie, w którym ktoś z Państwa trafi do studia, wypowie dokładnie tę liczbę z koperty. Co do joty musi się zgadzać, nie może być w przybliżeniu. Co do joty musi się zgadzać. W momencie, w którym wypowie tę liczbę, ta osoba od razu zabierze 1800 zł. Halo, dzień dobry. Tak. Witam Pana na antenie. Jak ma Pan na imię? A Pani? Bianka. Jest Pan na antenie. Chce Pan udzielić poprawnej odpowiedzi? Tak. Proszę. 149. Jeszcze nie to, jeszcze nie to, jeszcze nie, jak ładnie, a Pani? jeszcze nie ta odpowiedź, jeszcze nie. Jeszcze wyższa stawka. 1900. Drodzy widzowie, 1900 zł, kwota gwarantowana. Powiem tak,
Jeszcze nie było tej poprawnej odpowiedzi. Krążycie, krążycie, nie było tego strzału w dziesiątkę. Nie było tego strzału w dziesiątkę. Przypomnę, drodzy widzowie, przy tej zagadce, konkretnie przy tej zagadce, nie mogę zaakceptować odpowiedzi w przybliżeniu. Przykro mi. Musi być dokładna. O to chodzi. Ale wiecie co? Jest tak wielka kwota, że warto przysiąść. Warto policzyć. Są ogromne pieniądze do wygrania. Naprawdę. Nie mogę niestety uznać odpowiedzi w przybliżeniu. Nie mogę. Tutaj musi zgadzać się co do joty, ale pieniądze są ogromne, czyli te reguły są bardzo, bardzo ścisłe przy tej zagadce, ale pieniądze są konkretne. 1900 zł. No, próbujemy. Jeszcze raz przypomnę, ja ze swojej strony życzę szczęścia. Drodzy widzowie, powiem tak, tak szczerze, na każdą zagadkę przygotowane są pieniądze, na każdą. Minimalna i maksymalna kwota, zdradzę taki sekret. Na tę zagadkę są ogromne pieniądze. Jeżeli ktoś z Państwa teraz zabierze te pieniądze za poprawną odpowiedź, kolejna zagadka będzie za mniejsze. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam Pana na antenie. Jak ma Pan na imię? Krzysztof. Panie Krzysztofie, spróbujmy, o jaką dokładnie liczbę chodzi? 162. Panie Krzysztofie, jeszcze nie dokładnie, jeszcze nie to. Jeszcze nie to, jeszcze nie to. 2000. Słuchajcie, ja tutaj słyszę, podnosimy stawkę, mamy piękne pieniądze na tę zagadkę. Tylko czekam, aż ktoś z Państwa trafi do studia i zgarnie jak nic całą tę kwotę. Drodzy widzowie, o co chodzi przy tej zagadce? Ta kwota wzrasta niejako na bazie niedokładnych odpowiedzi widzów. Czyli ktoś z Państwa, lada moment, trafi do studia. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę słuchać mnie w słuchawce. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę słuchać mnie w słuchawce. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Z kim mam przyjemność? Paweł mówi. Proszę, rozwiązanie zagadki. O jaką dokładnie liczbę chodzi? 149. Przed chwileczką taka liczba padła. Nie, nie, to jeszcze nie, to nie jest poprawna odpowiedź. Ja wiem, że nie każdy od początku ogląda zagadkę. No, drodzy widzowie, 2000 zł kwota gwarantowana. Jeszcze raz przypomnę, o co chodzi w tej zagadce. Słyszymy odpowiedzi, jeszcze niedokładne, jeszcze nie było tego strzału w dziesiątkę. Czyli jeżeli jest błędna odpowiedź, ja nie oddaję tych pieniędzy. Ta kwota tu wzrasta. Czyli ktoś z Państwa, lada moment, trafi do studia. Halo, dzień dobry. Halo. Witam serdecznie. Jak ma Pani na imię? Chyba... Halo, z kim rozmawiam? Z kim rozmawiam? Kurczę! No, dobrze, poczekajmy, ktoś chciał być na antenie, ktoś chciał gościć w telewizji, czasami tak bywa. Drodzy widzowie, jeszcze raz przypomnę, gramy o 2000 zł, dobrze? Gorąca prośba, policzcie dokładnie. Jeszcze raz przypomnę, ta kwota wzrosła na bazie niepełnych odpowiedzi widzów. Czyli kto z Państwa wypowie poprawne rozwiązanie, niejako zgarnie pieniądze poprzedników. Tak to wygląda przy tej zagadce. Różne zagadki są. Natomiast przy tej zagadce właśnie jest taka forma. Myślę, że ona jest ciekawa. No nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, tak? Ktoś z Państwa, kto porządnie przysiądzie do zagadki, kto naprawdę... Halo, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Pana na antenie. Jak ma Pan na imię? Krzysztof. Panie Krzysztofie, spróbujmy. Jaka to dokładnie liczba, jak Pan myśli? 87. O jeszcze nie. Proszę zerknąć jeszcze raz na zagadkę. Proszę, dobrze? Drodzy widzowie, jeszcze raz przypomnę, polecenie brzmi: dodaj wszystkie liczby. Dodaj i tylko dodaj, dobrze? Dodaj i tylko dodaj. Kto z Państwa teraz jest przed telewizorem, policzył? Zapraszam. Zapraszam serdecznie, bo kwota jest poważna. Mówię, zabawa zabawą, ale pieniądze są naprawdę piękne. 2000 zł. Kto z Państwa policzył? Żalnie spróbować, naprawdę, żalnie spróbować. Poczekajmy jeszcze chwilę, przypomnę, 2000 zł to kwota gwarantowana. Skupmy się na zagadce. Halo, halo, dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam Pana, Panią. Dzień dobry. Halo. Witam serdecznie na antenie. Z kim rozmawiam? Z Dorotą. Pani Doroto, jak Pani myśli, o jaką dokładnie liczbę chodzi? 167. Oj, jeszcze nie to, Pani Doroto. Jeszcze nie. Proszę zerknąć jeszcze raz na zagadkę. No, gramy o 2000 zł. Jeszcze raz przypomnę, o co chodzi z tą kwotą. 2000 zł to kwota gwarantowana.
Czyli w momencie, w którym ktoś z Państwa, będąc na antenie, bo przypomnę, program jest programem na żywo, dzieje się tu i teraz, trafi do studia. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam Panią, jak ma Pani na imię? Natalia. Pani Natalio, jaka to liczba według Pani? 162. 162, jeszcze nie to, jeszcze nie. Jeszcze chwilkę czekamy. 2000 zł. Jeszcze raz przypomnę, drodzy widzowie. Piłeczka leży po stronie widza. Jest zagadka. Jest ogromna kwota do rozdania. Program jest programem na żywo. Czekamy na widza, który na antenie będąc wypowie dokładną liczbę. Powiem tak, no krążycie wokół poprawnego związania, nie było tego strzału w dziesiątkę. Czekamy na ten strzał w dziesiątkę. Wielka kwota, aż 2000 zł. Przy zagadce trzeba chwilę pomyśleć. Przypomnę, dodaj wszystkie liczby. Skupmy się. Zagadka logiczna, skupmy się, dobrze? Dodaj wszystkie, naprawdę warto przysiąść przy zagadce, pomyśleć chwilę. Chwilę przysiąść, chwilę pomyśleć, bo pieniądze są potężne. Naprawdę w tym momencie, w którym ktoś z Państwa trafi do studia, wypowie dokładnie tę liczbę, zabierze 2000 całe. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, z kim rozmawiam? Kinga. Pani Kingo, jak brzmi poprawne rozwiązanie zagadki? 111. Oj, jeszcze nie to, oj, jeszcze nie to. Proszę zerknąć jeszcze raz, proszę zerknąć. Widzicie, no różne są odpowiedzi, tak? Czyli jeden coś tam zauważył, inny nie. Skupmy się na zagadce. Słuchajcie, jesteście w stanie to rozwiązać. Naprawdę, skupmy się na zagadce. Dodaj wszystkie liczby. Jeszcze raz przypomnę, kwota gwarantowana to 2000 zł. Gwarantowana. Powiem, o co chodzi. Ta kwota wzrasta na bazie niepełnych, niewłaściwych odpowiedzi, tak? Czyli ja tych pieniędzy nie rozdaję i za chwilę ktoś z Państwa trafi do studia, wypowie poprawne rozwiązanie i niejako zgarnie tę całą kwotę poprzedników. Czyli przy tej zagadce no nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, tak? Wielką jedną kwotę ktoś z Państwa zgarnie. No jedna osoba, która tak porządnie przysiądzie do zagadki, tak? Ktoś z Państwa, kto porządnie usiądzie, policzy, pomyśli, zapraszam serdecznie, bo naprawdę warto. Jeżeli ktoś teraz ogląda program, policzył. Wiecie co, czasami nawet tak, a przysiądziemy, popatrzymy na zagadkę, dodaj wszystkie liczby, pomyślimy, policzymy. A tak od niechcenia zatelefonujemy. Halo, dzień dobry. Halo. Witam Pana serdecznie na antenie. Jak ma Pan na imię? A kto dzwoni? Nie rozumiem. Jest Pan na antenie. Chce Pan udzielić poprawnej odpowiedzi? Tak. Proszę liczbę. 142. Oj, jeszcze nie. Jeszcze nie to. Jeszcze nie dokładnie. No próbujemy, drodzy widzowie, próbujemy. Jeszcze nie było tej właściwej. Gramy, przypomnę, o całe 2000 zł. Ja przypomnę numery telefonów. Oczywiście one widnieją na ekranie naszego telewizora. Z telefonów stacjonarnych ten dłuższy numer. 704-300-410. Bądź do wyboru z telefonów komórkowych gwiazdka, którą wciskamy 7310. Natomiast nie ma znaczenia, z którego aparatu telefonujecie w ogóle. Tym się nie kłopoczcie. Mam pod ręką telefon stacjonarny, ten dłuższy numer. Mam pod ręką telefon komórkowy, ten z gwiazdką, dobrze? Ale nie ma znaczenia, z którego aparatu telefonujecie. Liczy się odpowiedź. No czekamy, drodzy widzowie, czekamy. 2000 zł to kwota gwarantowana, przeznaczona na tę zagadkę. Jeszcze raz przypomnę, ta kwota wzrosła na bazie niepełnych odpowiedzi. Równie dobrze ktoś z Państwa mógł rozwiązać tę zagadkę za 700 zł, prawda? Na początkowej fazie tej zagadki. My tego nie wiemy i wiedzieć nie możemy, bo program jest na żywo z udziałem widza. Czyli ktoś z Państwa, kto dokładnie policzy, zabierze, w tym momencie mamy 2000 zł. W tej chwili, jeżeli teraz z tym telefonem ktoś z Państwa udzieli tej odpowiedzi, zabierze całe 2000 zł. Także programu nie da się w żaden sposób, naprawdę. Mamy pewne plany, nie da się go wyreżyserować. Nie da się, naprawdę, nie ma takiej możliwości. Program jest na żywo z udziałem widza, nigdy nie wiadomo, kto trafi na antenę, kto wypowie jakie rozwiązanie, tak? Poczekajmy jeszcze chwilkę. 2000 zł. Spora stawka. Jeszcze raz przypomnę, gwarantowana, życzę szczęścia, życzę powodzenia. Powiem tak, zagadka już chwilę z nami jest. Były jakieś odpowiedzi. Jest ogromna szansa, że ktoś z Państwa tak porządnie usiadł, policzył i że usłyszy odpowiedź na antenie. Bo tak naprawdę plusem jest, że zagadka jest z nami dłużej, bo ktoś w tej chwili naprawdę może przysiąść, może pomyśleć, może dokładnie policzyć, wypowiedzieć dokładną odpowiedź. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się, dzień dobry. Witam Pana, Panią, proszę słuchać mnie w słuchawce, dzień dobry.
Nie słyszę. Dzień dobry. Dzień dobry, no nie słyszę. Czasami nie uda się wywołać gracza, przepraszam. Drodzy widzowie, kto z Państwa ogląda program? Kto policzył? Kto telefonuje? Słuchajcie mnie w słuchawce telefonu. Usłyszycie dźwięk telefonu w telewizji. Wszyscy usłyszą, każdy, kto ogląda program. Ale osobę telefonującą proszę, aby rozmawiała ze mną przez telefon, dobrze? Gramy o 2000, jeszcze raz przypomnę, 2000 zł to jest kwota gwarantowana. Gwarantowana. A był czas, powiem szczerze, zagadka już chwilę z nami jest na ekranach. Był czas na to, żeby przygotować się do tej zagadki, żeby policzyć. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana na antenie bardzo serdecznie. Jak ma pan na imię? Robert. Panie Robercie, życzę szczęścia. Jaka to liczba? 149. Jeszcze nie słyszałam już taką liczbę. Słyszałam już dzisiaj taką liczbę. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze chwilkę czekamy. No, drodzy widzowie, jeszcze moment. Jeszcze chwilę czekamy. Przypomnę, 2000 zł kwoty gwarantowanej. Polecenie brzmi dodaj. Tylko dodaj. Dodaj wszystkie liczby. Ja nie mogę podpowiadać, natomiast przypomnę, dodaj. Tylko dodaj. Dodaj wszystkie liczby. Czekamy. Przypomnę, tylko i wyłącznie mogę zaakceptować dokładną odpowiedź. Jeżeli ktoś z Państwa do tej pory udzielił bliskiej odpowiedzi, nie przykro mi, nie mogłam jej uznać, dobrze? Dlatego, że przy tej zagadce musi być dokładna. O to się rozchodzi. O to się rozchodzi, że musi być co do joty. Wielka kwota, ale musi zgadzać się co do joty ta liczba, dobrze? Czyli jeżeli ktoś z Państwa do tej pory był blisko poprawnej odpowiedzi, wypowiedział bliską odpowiedź, nie mogłam jej zaakceptować z bólem serca, ale nie mogłam. Czekamy, poczekajmy jeszcze chwilkę. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam Panią serdecznie, jak ma Pani na imię? Milena. Pani Mileno, życzę szczęścia, jaka to liczba dokładnie? 162. Jeszcze nie, jeszcze nie to, jeszcze nie to. Popatrzcie, troszeczkę różne liczby macie, tak? Przyjrzyjcie się, naprawdę jesteśmy w stanie rozwiązać tę zagadkę za 2000 teraz. Popatrzcie, różne, nie każdy ma tę samą liczbę, różne liczby padają. Czyli to znaczy, że trzeba przyjrzeć się uważnie zagadce. Dokładnie. Uważnie. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Z kim mam przyjemność? A z kim ja rozmawiam? Jest pani na antenie. Chce pani udzielić poprawnej odpowiedzi? Aha, no. Tak, proszę. Tak? Tak, proszę, odpowiedź. Proszę, jest pani na antenie. Słyszymy panią. 162. 162. Jeszcze nie to, jeszcze nie to, jeszcze nie to. Bądźcie czujni, bądźcie uważni. Dobrze, obie z panią byłyśmy zaskoczone troszkę. Drodzy widzowie, bądźcie czujni. Kto telefonuje? Bądźcie czujni. Kto z państwa trafi na antenę? Proszę udzielić odpowiedzi. Tu na antenie sprawdzamy, czy ta liczba zgadza się z liczbą z koperty. Dobrze, tu na antenie. Halo, halo, dzień dobry. Halo. Witam serdecznie. Bianka z tej strony. Z kim rozmawiam? Alicja Kowalczyk. Proszę rozwiązanie zagadki. To będzie 174. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Ja słyszę młode głosy, drodzy widzowie. Oczywiście nie mogę stwierdzić na pewno, czy to jest osoba pełnoletnia, czy nie, bo oczywiście po głosie nie zawsze to się uda. Natomiast jedna gorąca prośba, jedna ważna rzecz. Drodzy widzowie, w momencie, w którym tę zagadkę rozwiązałaby osoba niepełnoletnia, wówczas na antenie. Wówczas ja wiem, że mam oddane 2000. Po programie oddzwaniamy do takiej osoby i okazuje się, że jest to osoba niepełnoletnia, czyli te pieniądze nie mogą zostać wysłane. One po prostu przepadają, tak? Także gorąca prośba, zabawa zabawą, ale jeżeli jakaś osoba niepełnoletnia chce zatelefonować, poproście o pomoc dorosłych, dobrze? Przyjrzyjcie się uważnie. 2000 zł. Polecenie brzmi dodaj wszystkie liczby. Gorąca prośba. Zapraszam tylko osoby pełnoletnie. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie panią na antenie. Jak ma pani na imię? Ania. Pani Aniu, życzę szczęścia. Jaka to liczba dokładnie? Ale z kim ja rozmawiam, jest pani, bo w tej chwili... Jest pani na antenie. Chce pani udzielić odpowiedzi? Oczywiście, że chcę. Tak, proszę, proszę. Proszę liczbę. Proszę pani, to jest. Halo? Tak, to jest liczba 87. Jeszcze nie to, jeszcze nie to. Proszę przyjrzeć się jeszcze raz zagadce, dobrze?
Proszę zerknąć jeszcze raz na zagadkę. Proszę zerknąć jeszcze. Popatrzcie, kto z Państwa chwilę śledzi program. Różne liczby padają. Czyli jedna osoba zerknęła na zagadkę dokładniej, inna mniej dokładnie. Drodzy widzowie, przyjrzyjcie się, popatrzcie dokładnie na tę zagadkę. 2000 zł to kwota gwarantowana za dokładną odpowiedź. Za dokładną. Musi być co do joty. Musi być co do joty. I jeszcze raz gorąca prośba. Bardzo proszę, aby nie telefonowały osoby niepełnoletnie, dobrze? Dlatego, że w momencie, w którym osoba niepełnoletnia udzieli poprawnej odpowiedzi, okazuje się po programie, jak odzwaniamy, że ta osoba nie ma skończonych 18 lat, te pieniądze przepadają. A ktoś teraz walczy o te pieniądze, dobrze? Także gorąca prośba, jeżeli ktoś nie skończył 18 lat, proszę nie telefonujcie albo poproście o pomoc dorosłych, dobrze? Bo jednak w grę wchodzą zabawa, zabawą, wiem, że chcecie być na antenie, ale tu gramy w tym momencie o 2000 zł, czyli poważna stawka. Czekamy jeszcze chwilkę, przyjrzyjcie się. Halo, dzień dobry. Halo. Witam pana serdecznie na antenie, jak ma pan na imię? Witam, Jacek. Panie Jacku, jak pan myśli, o jaką dokładnie liczbę rozchodzi się? Ja tą liczbę znam, mam ją pani powiedzieć. Tak, proszę, jest pan na antenie, proszę. 163. O, jeszcze nie dokładnie, jeszcze nie to. Jeszcze nie to, panie Jacku, jeszcze nie to. Jeszcze nie to, jeszcze chwilkę czekamy. Drodzy widzowie, tak, tu będąc na antenie, ja wiem, że czasami jesteście zaskoczeni. Tu będąc na antenie należy wypowiedzieć tę liczbę. Czyli widz, który teraz jest gdzieś w domu, w jakimś krańcu Polski, policzył, telefonuje do nas w momencie, w którym trafia do studia, proszony jest o wypowiedzenie dokładnie tej liczby, tak? Czyli po raz pierwszy tę liczbę do tej zagadki wypowiadacie tu, będąc na antenie. I my sprawdzamy, cała ekipa czuwa, bo gramy, przypominam, o 2000. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie panią, jak ma pani na imię? Anna. Pani Anno, życzę szczęścia. Jaka to dokładnie, musi być dokładnie, jaka to liczba? 238. Jeszcze pani Anno, nie. Proszę zerknąć jeszcze raz na zagadkę. Proszę zerknąć, pani Aniu. Drodzy widzowie, jeszcze raz przypomnę, popatrzcie, kto chwilę, wiecie co, kto chwilę ogląda program. Spójrzcie, są różne liczby. Są, padają różne liczby, czyli jedna osoba przyjrzała się dokładniej zagadce, wnikliwiej, inna mniej. Kto z państwa, słuchajcie, dopóki nie słyszymy poprawnej odpowiedzi, ktoś teraz, już tak podpowiem, usiądźcie, dopóki nie słyszymy poprawnej odpowiedzi. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się, dzień dobry. Proszę słuchać mnie w słuchawce. Dzień dobry, witam panią, pana, dzień dobry. Nie słyszę, wiesz, nie słyszę. Dzień dobry. Poczekajmy na kolejną osobę. Drodzy widzowie, bądźcie czujni, rozmawiajcie ze mną przez telefon, dobrze? Bądźcie czujni, naprawdę, program jest na żywo, z udziałem widza. Nigdy nie wiadomo, kto telefonuje z jaką odpowiedzią. Także naprawdę żal tego połączenia. Gramy o 2000 zł, czyli kto spa... O! Halo, dzień dobry? Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Witam serdecznie na antenie, z kim mam przyjemność? Słucham. Witam. Proszę rozwiązanie, proszę liczbę. Proszę. Proszę liczbę. 170. Proszę jeszcze raz. 170. Jeszcze nie to, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze chwilę, bo program jest programem na żywo, także czasami muszę rzeczywiście poprosić o powtórzenie. Jeszcze chwilkę czekamy. Drodzy widzowie, przypomnę, 2000 zł to jest kwota, która uzbierała nam się na bazie niepełnych odpowiedzi, czyli niedokładnych. Przyjrzyjcie się, kto tak chwilę ogląda program, przyjrzyjcie się uważnie. Słuchajcie, naprawdę są różne liczby, czyli jednak... Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią serdecznie. Jak ma pani na imię? Stanisława. Pani Stanisławo, życzę pani szczęścia z całego serca. Jaka to jest liczba? 156. 156. Jeszcze nie to. Jeszcze nie to, pani Stanisławo. Jeszcze nie to. Jeszcze 2000 zł zostają w studio. Czekamy. Drodzy widzowie, zagadka jest już z nami dłużej. Czyli jest szansa, że ktoś z państwa usiadł, policzył, uparł się, dokładnie przysiadł, przyjrzał się. Przypominam, polecenie brzmi dodaj, tylko i wyłącznie dodaj. Ja wiem, że mamy porównanie, mamy różnego rodzaju działania, tak? Natomiast jedyne działanie, jakie nas interesuje, to dodawanie, bo polecenie o tym mówi, dobrze? Przyjrzyjcie się na to. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Halo. Witam serdecznie na antenie, z kim mam przyjemność?
Prymu Zofia. Proszę pani Zofio, poprawną odpowiedź. Prymu Zofia. Pani Zofio, proszę rozwiązanie. No to znaczy ja tak wyliczyłam 174. 174, jeszcze niedokładnie to, jeszcze niedokładnie. No, drodzy widzowie, mówię, chciałoby się podpowiedzieć. Przyjrzyjcie się uważnie, popatrzcie, naprawdę te odpowiedzi są trochę, one się różnią od siebie. Przypomnę, nie mogę uznać odpowiedzi w przybliżeniu. Musi być dokładnie ta, która znajduje się w kopercie. Gramy o 2000, czyli nie mogę uznać odpowiedzi, która jest blisko poprawnej, tak? Musi być co do joty. Musi zgadzać się co do joty. No poczekajmy jeszcze chwilę. Mówię, program jest programem na żywo. Zagadka chwilę z nami jest. Nie da się w ogóle określić czasu, w którym ktoś z państwa trafi na antenę i wypowie poprawne rozwiązanie, bo... Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie pana. Jak ma pan na imię? Paweł. Panie Pawle, życzę szczęścia. Gramy o 2000 zł. Jaka to liczba według pana dokładnie? 111. Oj, jeszcze nie to. Słyszałam już taką liczbę. Jeszcze nie. Proszę zerknąć jeszcze raz na zagadkę. Drodzy widzowie, jeszcze raz przypomnę. 2000 zł to kwota gwarantowana. Czyli w momencie wypowiedzenia przez widza dokładnie tej, dokładnie co do joty musi się zgadzać, dokładnie tej odpowiedzi ta osoba automatycznie zabiera całe 2000. To nie jest podzielna stawka. To jest cała kwota do rozdania tej osobie, która udzieli poprawnej odpowiedzi, czyli tej właściwej liczby. Jeszcze chwilkę poczekajmy, ja przypomnę numery telefonów, nie słyszę telefonu, także jest na to czas. Oczywiście one tu widnieją, ale przypomnę, ze stacjonarnych telefonów ten dłuższy numer, tak? Jeżeli ktoś z państwa chce zatelefonować z komórkowych, to ten z gwiazdką, czyli gwiazdka uprzednio, później 7310, ale w ogóle nie ma znaczenia, z którego aparatu tak naprawdę, tak? Mam pod ręką komórkowy, to z komórkowego, mam pod ręką stacjonarny, to ze stacjonarnego. Jeszcze raz przypomnę, drodzy widzowie, 2000 zł to jest kwota gwarantowana. Gwarantowana to oznacza, że w momencie wypowiedzenia przez widza właściwej odpowiedzi, dokładnej, ta osoba od razu zabierze 2000. Także stawka jest pokaźna. Kwestia przyjrzenia się. Naprawdę, drodzy widzowie, po prostu chciałoby się aż podpowiedzieć, kto z państwa chwilę śledzi program, dłuższą chwilę śledzi program. Przyjrzyjcie się zagadce. Przeczytajcie polecenie. Dodaj wszystkie liczby. Ktoś naprawdę śmiało może zgarnąć 2000 jak nic. Naprawdę. Dodaj wszystkie liczby. Tylko dodaj. Przypomnę, kwota gwarantowana 2000 zł. Ktoś z państwa, kto wypowie poprawne rozwiązanie, niejako zgarnie całą kwotę za poprzedników. Tak to wygląda przy tej zagadce. Różne zagadki są, ale przy tej zagadce tak to wygląda. Tak, myślę, że kwota jest wielka. Tak mówiąc kolokwialnie, za jednym zamachem zgarnąć 2000. No spróbujmy, przyjrzyjcie się dokładnie zagadce, policzcie. Kto z państwa w domu policzył, no po prostu żalnie spróbować. Wiecie co, czasami tak od niechcenia, ktoś usiądzie, a tam policzy, oj, zatelefonuje, spróbuje, tak? Czasami od niechcenia tak ktoś z państwa właśnie rozwiąże zagadkę, tak też może być. Nigdy nic nie wiadomo, program jest na żywo. Jeszcze raz przypomnę, program jest na żywo, nie da się go wyreżyserować, dzieje się tu i teraz. Teraz czekamy na przykład na zwycięzcę, tak? Ja gadam. Ja w tej chwili mówię, tak? Natomiast czekam cały czas na telefon. W momencie, w którym słyszę telefon, oczywiście słucham odpowiedzi. Cała ekipa realizująca program również czuwa nad przebiegiem programu. Ja tu mam podpowiedź napisaną na odwrocie koperty i zawsze sprawdzam. Ale jeszcze oczywiście cała ekipa czuwa, czy na pewno to jest ta poprawna odpowiedź. Także czekamy na kolejną osobę. Skupmy się, bo są wielkie pieniądze. 2000 zł gwarantowane. 704 304 310 ze stacjonarnych, bądź do wyboru. I to już nieistotne, z którego aparatu telefonujecie. Telefon komórkowy gwiazdka, którą wciskacie, 7310. No i jeszcze raz, drodzy widzowie, przypomnę. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana na antenie. Jak ma pan na imię? Sławek. Jak pan myśli, o jaką dokładnie liczbę, panie Marku, chodzi? 716. Jeszcze nie to. Proszę zerknąć jeszcze raz na zagadkę. Drodzy widzowie, 2000, coś tam jeszcze dodamy, 2100.
jeszcze dodamy tę stówkę, dodamy jeszcze tę stówkę. Tu już reżyser mówi, no lada chwila powinna być poprawna odpowiedź, ale jeszcze dodajmy tę stówkę. Tu już lada chwila powinna, zagadka jest z nami chwilę. Jeżeli ktoś z Państwa dokładnie przysiądzie, policzy, to jest w stanie rozwiązać tę zagadkę, także tutaj już lada moment, ale dodajmy jeszcze tę stówkę. To nie zaszkodzi, tak? Drodzy widzowie, w tym momencie mamy 2100 zł do oddania przy tej zagadce, gwarantowanej stawki. Jeszcze chwilę czekamy, jeszcze raz przypominam, polecenie brzmi dodaj. Dodaj, 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 dobrze? Tylko i wyłącznie dodaj. 704 304 310 ze stacjonarnych. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Panią serdecznie. Jak ma Pani na imię? Bożena. Pani Bożeno, jaka liczba Pani wyszła? Życzę szczęścia. 151. 151, Pani Bożeno, jeszcze nie to, jeszcze nie. Jeszcze nie to, jeszcze nie to. Jeszcze chwilkę czekamy. Drodzy widzowie, 2200. Drodzy widzowie, ja zawsze pytam o imię, przeważnie, tak? Dlatego, że dla mnie osoba, która teraz trafi do studia, to potencjalny zwycięzca. Ja nie wiem, jakiej odpowiedzi ta osoba udzieli. Także ja od razu pytam o imię. Później, jak już osoba wygra, to już naprawdę jest radość i trudno zapytać nawet o imię, bo jest wielka radość, tak? I zaskoczenie oczywiście. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam Panią serdecznie. Jak ma Pani na imię? Katarzyna. Pani Katarzyno, jaka to dokładnie liczba według Pani? 139. 139 ze znakiem zapytania. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. 2300 jeszcze podniesiemy. Ja wiem, że tu lada moment będzie poprawne rozwiązanie, ale tak nie zaszkodzi te 300 zł teraz. Tak, nie zaszkodzi naprawdę nikomu. 2300, 2300, czas upływa. Drodzy widzowie, przy tej zagadce czas upływa. Były niepełne, niedokładne odpowiedzi. Ktoś, kto trafi do studia wypowiadając poprawne rozwiązanie, po prostu zgarnie tę kwotę. Halo, dzień dobry. Po usłyszeniu sygnału na wiadomość. 704 304 310 ze stacjonarnych bądź gwiazdka 7310 z telefonów komórkowych. Życzę szczęścia. No z całego serca, drodzy widzowie, na każdą zagadkę są przygotowane pieniądze. Nie ma zagadki bez budżetu. Nie ma. Taka jest konwencja tego programu. W tym momencie ta kwota nam poważnie wzrosła. Program jest na żywo. Równie dobrze ktoś tę zagadkę mógł rozwiązać na początkowym etapie. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Panią na antenie. Jak ma Pani na imię? Milena. Pani Mileno, życzę szczęścia. Jaka to liczba? 149. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie to. 2400 podniesiemy jeszcze. No mówię, będzie zaraz poprawna odpowiedź, ale tak mówię, nie zaszkodzi jeszcze ta stówka, bo i tak czas upływa, tak? I tak czas upływa. Program jest programem na żywo, także w trakcie trwania programu wszystko dzieje się, tak? Mamy 2400 teraz. Ktoś, no mówię, piękna kwota, 2400 zł, jeszcze raz przypomnę. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam Panią, jak ma Pani na imię? Renata. Pani Renato, gramy o 2400. Życzę szczęścia. Jaka to dokładnie liczba? 149. Przed chwileczką taka liczba padła. Ja wiem, że nie każdy od początku ogląda program. Czasami nie słyszymy, co mówią poprzednicy. 2500 w tej chwili do rozdania. Drodzy widzowie, już natomiast jeżeli ktoś chwilę śledzi program, warto sobie zapisać odpowiedzi poprzedników. Bo na pewno te odpowiedzi, które padły, nie są właściwe. Ja czuwam. I cała ekipa realizująca program również czuwa, pilnuje niejako mnie, tak? Ja pilnuję tej odpowiedzi, tutaj mam zapisaną podpowiedź na odwrocie koperty, ale jeszcze cała ekipa pilnuje mnie, także na pewno, jeżeli ktoś już udzielił jakiejś odpowiedzi, jakiejś liczby, wówczas na pewno to nie jest ta liczba. Jeżeli ja powiedziałam, że nie, to na pewno nie, dobrze? Powiem tak, no są różne odpowiedzi, bliżej, niżej, bardziej trafne, mniej trafne, nie było tego strzału gdzieś. No ja wiem, o jaką liczbę chodzi, słuchajcie, za 2500. Ja wiem, o jaką liczbę chodzi, za 2500, natomiast oczywiście nie mogę podpowiedzieć. Życzę szczęścia, jeszcze raz przypomnę, program jest programem na żywo. Jest zagadka, trzeba się nad nią chwilę zastanowić. Są potężne pieniądze, czyli 2500. Wszystko leży w rękach widza. Wszystko leży w tej chwili po stronie widza. Skupmy się, pomyślmy. Czekamy na kolejną osobę. Przypomnę, 2500.
poczekajmy jeszcze. Tu reżyser mówi, że już kolejna zagadka czeka. Poczekajmy jeszcze. Poczekajmy jeszcze na telefon, dobrze? Poczekajmy jeszcze na jedną osobę. Drodzy widzowie, jeszcze chwilę czekamy. Jeżeli nie, to pokażę rozwiązanie, przejdziemy do kolejnej zagadki. Przy następnej zagadce po prostu będziemy musieli rozdać te pieniądze bardzo szybko. Podzielić na kilka osób. Spróbujmy, poczekajmy jeszcze. Poczekajmy jeszcze, poczekajmy. Poczekajmy na ten telefon. Gdyby nie udało się rozwiązać tej zagadki, ja pokażę rozwiązanie. Przejdziemy do kolejnych zagadek. Natomiast, drodzy widzowie, będę potrzebowała waszej pomocy. Spróbujemy rozdać te pieniądze bardzo szybko kolejnym osobom przy innych zagadkach, dobrze? Jeszcze poczekajmy na telefon. Poczekajmy jeszcze chwilę. Na jeden telefon jeszcze poczekajmy, wiesz? Poczekaj, poczekaj. Może ktoś policzył. Naprawdę, poczekaj jeszcze chwilę. Wiem, że chcesz rozdawać pieniądze, ale poczekaj. Może jest... Drodzy widzowie, jeszcze chwilkę czekamy na ostatni telefon przy tej zagadce. Jeżeli będzie poprawna odpowiedź, ta osoba zabierze 2500. Jeżeli z tym telefonem nie uda się udzielić poprawnej odpowiedzi, drodzy widzowie, ja pokażę rozwiązanie. Natomiast gorąca prośba, będą kolejne zagadki. Spróbujemy te pieniądze jak najszybciej rozdać przy kolejnych zagadkach, dobrze? Gorąca prośba, no będziemy potrzebowali waszej pomocy, bo mówię, w tym momencie czekamy na ostatni telefon. Jednak czas maksymalny tej zagadki już w tej chwili mija. Także jeżeli teraz z tym telefonem nie uda się tej zagadki rozwiązać, ja pokażę rozwiązanie. Będziemy bardzo potrzebowali waszej pomocy, drodzy widzowie, bo przy kolejnych zagadkach po prostu spróbujemy na bardzo szybko rozdawać pieniądze przy prostszych zagadkach, tak żeby szybko widzowie zabierali pieniądze, ale będziemy potrzebowali do tego waszej pomocy. Także drodzy widzowie, jeszcze czekamy na jeden telefon. Jeszcze raz przypomnę, kto z państwa policzył, zapraszam, bo no piękne pieniądze. Żal, wiecie co, no naprawdę żal. Wielkie pieniądze, 2,5 tysiąca złotych kwoty gwarantowanej. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana serdecznie, jak ma pan na imię? Marian Greczyn. Panie Marianie, o jaką liczbę chodzi dokładnie? 156. 156. Jeszcze nie to. Pokażemy rozwiązanie. Pokażemy rozwiązanie. Jeszcze nie to. Drodzy widzowie, były osoby, które były bardzo blisko. To muszę przyznać. Były odpowiedzi, które były bardzo, bardzo... Teraz jak? Jak to było? Tak, tak, tak. Tak, dokładnie tak. Były, drodzy widzowie, były odpowiedzi, które były bardzo blisko. Było 700 coś, no były. Zróbmy tak, drodzy widzowie, bo tu reżyser mówi, no czas nam się kurczy, musimy rozdawać pieniądze. Zróbmy tak, skoncentrujmy się w tej chwili na zagadce 50 zł, czekam na rozwiązanie. Spróbujmy rozdać tak bardzo szybko te pieniądze kolejnym osobom. 50 zł. Czekam teraz na rozwiązanie. Tu spodziewam się bardzo szybko telefonu z poprawną odpowiedzią, także spróbujmy, spróbujmy. Potrzebujemy teraz pomocy widza. Nie udało się przy tej pierwszej zagadce rozdać pieniędzy. To teraz spróbujmy. Kolejne, tak na szybko zagrać dużo zagadek. Rozdać te pieniądze. 50 zł. Współrzędne obrazka, które różni się od pozostałych. 50 zł oddaję. Teraz z tym telefonem. Trochę inny rodzaj zagadki. Teraz z tym telefonem ktoś z państwa zabierze 50 zł. Przejdziemy do kolejnej. Tak bardzo, bardzo szybko będą kolejne zagadki. Czekamy. Przypominam, należy wskazać współrzędne obrazka, które różni się od pozostałych. 704 jest. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią na antenie. Jak ma pani na imię? Wiesia. Pani Wiesiu, proszę rozwiązanie zagadki. C2. C2, bardzo serdecznie gratuluję. Dziękuję, 50 zł dla pani. Przechodzimy dalej. 50 zł pani, oczywiście, bo to kwota gwarantowana. Bardzo dziękuję za szybką reakcję. Kolejna zagadka. Kolejna zagadka. Trudniejsza. Już jest, widzę, że trudniejsza. Troszeczkę trudniejsza. 100 zł, 100 zł, troszeczkę trudniejsza. 100 zł poproszę, bo już widzę na tak zwany pierwszy rzut oka widać, że jest trudniejsza. 100 zł. Znajdź obrazek różniący się od pozostałych. Oj, trudniejsza, troszeczkę.
chciałam proszę troszeczkę zagadki, wiesz, bo ta jest troszeczkę za trudna. No dobrze, poczekajmy. 100 zł gwarantowane, przypomnę. Kto z Państwa znajdzie rozwiązanie, zapraszam bardzo serdecznie na antenę. Z telefonów stacjonarnych 704-304-310, bądź z telefonów komórkowych gwiazdka, na którą wciskamy 7310. Przypominam, współrzędne obrazko i troszeczkę za trudną mi zagadkę dałeś, wiesz, tak, chciałam takie prostsze, no, ale dobrze, trudno. 100 zł w tej chwili gwarantowane dla tej osoby, przypominam, należy znaleźć obrazek, który delikatnie różni się od pozostałych i wypowiedzieć współrzędne tegoż obrazka. O, halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam Panią serdecznie, jak ma Pani na imię? Zosia. Pani Zosiu, proszę współrzędne obrazka. 4C, jest to poprawne rozwiązanie. Jest. 100 zł dla Pani, bardzo serdecznie gratuluję. Przyznam, że troszeczkę obawiałam się, czy nie za trudna zagadka, ale bardzo szybko została rozwiązana. Także dziękuję bardzo. Tak, myślałam, że troszeczkę za trudna. Myślałam, że troszeczkę za trudna jest. No ale dziękuję. 100 zł dla Pani, kolejna zagadka. Już trudniejsza. No troszeczkę za trudna. No dobrze. Znajdź trzy obrazki różniące się od pozostałych. Zagramy tutaj o bonus od razu, tak szybciutko. Nie, jeszcze nie znalazłam odpowiedzi, ale mogę zagrać o bonus przy tej zagadce. Czyli 100 zł plus 1000. Możemy tak zagrać przy tej zagadce? Tak, bo... O, dziękuję. Dlatego tak, bo już widać, na tak zwany pierwszy oka, że zagadka jest trudniejsza. Drodzy widzowie, polecenie brzmi znajdź trzy obrazki, trzy obrazki różniące się od pozostałych. Kto z Państwa wychwyci wszystkie trzy obrazki, zapiszcie sobie współrzędne, zapraszam na antenę. Wówczas ta osoba zabierze gwarantowane 100 zł i jeszcze z tą osobą zagramy o 1000 zł, czyli łączna wartość tej zagadki 1100 zł, dobrze? Czyli teraz ta osoba przy tej zagadce może wygrać aż 1100 zł. Także skupmy się, przyjrzyjmy się. Jeszcze raz przypomnę, no mamy zaległy budżet z pierwszej zagadki, także kto z Państwa bardzo szybko rozwiąże zagadkę, będziemy bardzo wdzięczni. Także zapraszam bardzo serdecznie. Przyjrzyjcie się dokładnie na tę zagadkę. Myślę, że warto się skoncentrować na tej zagadce. Przyjrzyjcie się uważnie. Przyjrzyjcie się dokładnie. Trzy obrazki. Trudna zagadka. Jednak jest, wiesz co, to ruszająca się. No ale tak, przy tej trudniejszej możemy zaoferować większą stawkę. To jest plus trzy obrazki. Trudno. Troszkę za trudna, tak. No, będę ci marudzić, wiesz, ale ja wiem, że teraz może być wielka kwota przy tym. Wiesz co, ale ja mówię, że jest trudna i że możemy zagrać o wielkie pieniądze. No właśnie, moglibyśmy i bonus też. Ja też bym podniosła bonus. O, tak, w tym momencie. Tak, bo trzy obrazki trzeba znaleźć. Drodzy widzowie, kto z Państwa znajdzie każdy obrazek po kolei, zapiszcie sobie współrzędne. Dobrze? Bardzo szybko. Kto z Państwa znajdzie pierwszy obrazek, zapiszcie sobie współrzędne. Drugi obrazek, zapiszcie sobie współrzędne. Trzeci obrazek, zapiszcie sobie współrzędne. Dobrze? Żeby to na antenie nie umknęło. Drodzy widzowie, w tym momencie gramy o 1650 zł. Łączna wartość tej zagadki to 1650 zł. Trudniejsza zagadka, ale możemy wówczas zaoferować większe pieniądze. Także tak to współgra.
Czyli teraz ta osoba, która trafi do studia w tym momencie, wypowie prawidłowo wszystkie trzy, bo muszą być wszystkie trzy, zabierze, od razu ma w kieszeni 150 zł, bo to jest kwota gwarantowana. Od razu ma te pieniądze w kieszeni. I jeszcze z tą osobą zagramy o 1500 zł, o bonus, tak? Czyli łącznie ta osoba teraz przy tej zagadce może zabrać 1650 zł, a i tak ma kwotę gwarantowaną w kieszeni. Czyli w momencie udzielenia poprawnej odpowiedzi na antenie i tak wygrywa, i tak zabiera, tak, te pieniądze. Także czekamy na widza, który bardzo szybko rozwiąże tę zagadkę. Nie ukrywam, że zależy nam bardzo na czasie. Zagadka trudna, ale jeszcze do tego zależy nam bardzo na czasie, dlatego że kto z Państwa oglądał program z poprzedniej zagadki, mamy zaległy budżet. I tak podejrzewam, że nie da się już teraz nadgonić tego straconego czasu, ale tyle, ile się da, to spróbujmy, dobrze? Łączna wartość tej zagadki, 1650 zł, jeszcze raz przypomnę, należy znaleźć trzy obrazki, dobrze? Jeden nie, to nie jest wystarczająca odpowiedź. Jeżeli ktoś z Państwa znajdzie jeden, dwa, proszę nie telefonować. Dobrze? Gorąca prośba. Szukamy trzech. Gorąca prośba, dobrze? Szukamy wszystkich trzech. Kto z Państwa znalazł jeden czy dwa, proszę jeszcze nie telefonować, dobrze? Bo teraz ta zagadka pojawiła się, wszyscy szukamy rozwiązania. Kto z Państwa znajdzie trzy, zapraszam na antenę, dobrze? Jeżeli ktoś z Państwa znajdzie dwa, naprawdę żal połączenia, naprawdę, bo wówczas i tak nie oddam pieniędzy, dobrze? Przyjrzyjmy się. Trudna, trudna, trudna zagadka. Przygotujcie sobie, drodzy widzowie, odpowiedź, dobrze? Muszą zgadzać się współrzędne, muszą zgadzać się współrzędne. Przyjrzyjcie się uważnie. Na pewno są. Powiem tak, zagadka jest stworzona na potrzeby naszego programu, tak? Czyli na pewno tam są trzy obrazki różniące się od pozostałych. Sprawne oko wychwyci, sprawne oko spokojnie wychwyci. Przyjrzyjcie się uważnie, czekamy teraz na widza. Ja przypomnę może już numery telefonów, wiesz, bo może być już jakaś osoba. Jeżeli ktoś od początku oglądał zagadkę, może już znalazł trzy. No, może tak być. Z telefonów stacjonarnych 704 304 310, bądź do wyboru, nieistotne z którego aparatu telefonujecie, telefon komórkowy gwiazdka, którą wciskamy, a później kolejno 7310. Trudna zagadka, taka troszeczkę z górnej półki wyciągnięta, ale przy niej możemy zagrać o te wielkie pieniądze, także jest szansa, że rozdamy tu spore pieniądze i niejako troszkę nadgonimy ten stracony czas. Myślę, że lada moment ktoś wychwyci. Przypominam, wszystkie trzy, dobrze? Wszystkie trzy obrazki muszą być. Jeszcze raz przypomnę, kto z Państwa teraz trafi do studia. Proszony będzie o wypowiedzenie trzech obrazków, czyli trzech współrzędnych. Poziomo i pionowo. Poziomo i pionowo. Poziomo i pionowo. Słuchaj, a ja jeszcze nie słyszę poprawnej odpowiedzi. Czy możemy przyspieszyć na przykład 200 zł i 2000 bonus? Mogę tak wyłudzić od ciebie takie pieniądze? Mogę? I 2000, tak, i 2000, o, dziękuję. Tak, tak, bo mówię, i tak mamy zaległy budżet z poprzedniej zagadki. No. No, przyjrzyjmy się uważnie. Myślę, że tutaj ktoś w tym momencie to... Oj, powiem tak, w tym momencie to teraz będzie walka między widzami, bo tak, czas nas ponagla, wielkie pieniądze są. Ktoś z Państwa szybko musi udzielić poprawnej odpowiedzi teraz na antenie. Także no czekamy. Czekamy w tej chwili na osobę, która znajdzie poprawne rozwiązanie. Oczywiście przy tej zagadce należy się skupić, tak? Należy się skupić, należy znaleźć te wszystkie trzy obrazki. A jednocześnie trzeba to zrobić w bardzo szybkim tempie, dlatego że no kto pierwszy, ten lepszy. Czekamy w tej chwili na zwycięzcę. Jeszcze raz, drodzy widzowie, przypomnę. Zagadka, myślę, że warta uwagi, bo łączna wartość tej zagadki to 2200, a i tak osoba, która powie poprawne rozwiązanie na antenie, czyli te wszystkie trzy obrazki, i tak zabierze kwotę gwarantowaną, tak? Także i tak czy owak ta osoba zabierze pieniądze. Nie wypuścimy tej osoby z pustymi rękoma ze studia w momencie udzielenia poprawnej odpowiedzi. Także zapraszam bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Jeszcze raz przypomnę, łączna wartość tej zagadki aż 2200, czyli kwota jest porządna. Jest porządna. Życzymy szczęścia, życzymy powodzenia.
Kto z Państwa znajdzie rozwiązanie, zapraszamy bardzo serdecznie na antenę. Jeszcze raz przypomnę, należy wypowiedzieć 3 obrazki, czyli 3 współrzędne obrazków, dobrze? Bardzo ważne. Łączna wartość 2200. 3 obrazki. Po kolei. Jeszcze raz przypomnę, proszę nie telefonować, jeżeli ktoś z Państwa znalazł 2 obrazki, dobrze? Dlatego, że w momencie, w którym inne osoby jeszcze szukają, wtedy łatwo trafić do studia, tak? No bo ja widzę 2 obrazki, to szybko zatelefonuję. Natomiast proszę nie telefonować, jeżeli widzicie tylko i wyłącznie 2 obrazki, bo i tak ta kwota jest niepodzielna wówczas. Jeżeli ktoś wypowie tylko 2 obrazki, wówczas i tak tych pieniędzy nie zabierze, dobrze? Także tak się nie spieszcie, aż tak. Gorąca prośba. 704 304 310 z telefonów stacjonarnych bądź z telefonów komórkowych, gwiazdka, którą wciskamy 7310, ale nie ma znaczenia w ogóle, z którego aparatu telefonujecie. Także drodzy widzowie, trwa wyścig, kto z Państwa znajdzie szybko rozwiązanie, zapraszam śmiało na antenę. Jeszcze raz przypomnę, no spora stawka w tej chwili do oddania. Łączna wartość tej zagadki 2200, także walczymy o spore pieniądze. Kto szybko znajdzie wszystkie 3 obrazki, zapraszam. Zapraszam serdecznie. Jeszcze chwilkę czekamy, jeszcze moment. Trudna zagadka, no ale na tym to polega, tak? Te prostsze zagadki były wcześniej, natomiast w tym momencie mamy tę trudniejszą zagadkę, ale i kwota adekwatnie jest wyższa, tak? Przy poprzednich zagadkach było odpowiednio 50 i 100 zł, bo były proste, łatwe. Chociaż ta druga wcale nie była taka prosta, za 100 zł, wcale nie była taka prosta. Natomiast w tym momencie mamy trudną zagadkę. Przy tej zagadce ta osoba, która lada chwila wypowie poprawne rozwiązanie na antenie, i tak zabierze gwarantowane 200 zł. I tak, ma w kieszeni. Jeszcze z tą osobą zagramy o 2000, czyli jest szansa, że teraz ktoś mi zabierze 2200. Jest na to szansa, że ktoś teraz z tym telefonem zabierze mi 2200. No spróbujmy, bawmy się, grajmy. Jeszcze raz życzę szczęścia, powodzenia, z całego serca życzę tej wielkiej wygranej. Myślę, że warto. A jeszcze zróbmy o 3000. Dobrze, zagrajmy o 3. Zagrajmy o 3. I tak mamy... A, nie muszę argumentować, żeby się od razu mi dał. Gramy o 3200. Tak, bo mamy zaległe pieniądze z poprzedniej zagadki, a już w tym momencie mamy naprawdę niewiele czasu na tę zagadkę, także myślę, że warto z kim zagrać o 3200. Jeszcze raz, drodzy widzowie, życzymy szczęścia, życzymy powodzenia. Na każdą zagadkę jest przeznaczona kwota, ta minimalna i maksymalna. Także bierzcie pełnymi garściami z tego programu, bo naprawdę jest z czego korzystać. W tym momencie gramy o 3200. Jeszcze raz przypomnę, osoba, która teraz tym telefonem wypowie poprawne rozwiązanie na antenie, czyli 3 elementy, 3 obrazki, dokładnie współrzędne każdego z nich, zabierze od razu 200 zł, od razu ma te 200 zł w kieszeni, to jest jego kwota. I jeszcze z tą osobą zagramy o 3000. Także jest szansa, że teraz ktoś z Państwa zabierze ze studia 3200. Także jest to pokaźna kwota, warto spróbować, to na pewno warto. Czekamy na kolejną osobę. Kto z Państwa ogląda chwilę program, kto znalazł, no zapraszam. Zapraszam bardzo serdecznie. Jeszcze raz przypomnę, z telefonów stacjonarnych 704 304 310 bądź z telefonów komórkowych gwiazdka, którą wciskamy 7310, ale nie ma znaczenia w ogóle, z którego aparatu telefonujecie. Tym się nie kłopoczcie, to w ogóle nie ma znaczenia. Mam pod ręką stacjonarny, to ten dłuższy numer, mam pod ręką komórkowy, to ten z gwiazdką, tak? No i jeszcze chwilę czekamy. Zapraszam bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Jeszcze raz przypomnę, życzymy szczęścia, życzymy powodzenia. Cała ekipa życzy szczęścia, szczególnie przy tych wielkich kwotach, tak? Bo jeszcze raz przypomnę, no nie oddajemy tych pieniędzy z własnej kieszeni. Na każdą zagadkę jest przeznaczony budżet. Także z ogromną przyjemnością oddamy tę wielką stawkę. Przypomnę, łączna wartość tej zagadki 3200. Życzymy szczęścia, życzymy powodzenia. Przyjrzyjcie się uważnie, przyjrzyjcie się dokładnie. Czekamy teraz na zwycięzcę. Jeszcze raz przypominam, program jest programem na żywo. Dzieje się tu i teraz. Także zapraszamy bardzo gorąco. Przyjrzyjcie się uważnie. Ja widzę, że jest trudna zagadka. Widzę, wiesz, bo tutaj... Ja myślę, że 2 obrazki to są widzowie, którzy widzą. Mhm. Myślę, że... Mhm. 2 obrazki. Mhm. Myślę, że ten jeden tylko. Kto z Państwa w tym momencie ogląda program, znalazł 2 obrazki, to jest nasz potencjalny zwycięzca już. Kto widzi teraz 2 obrazki? Poszukajcie jeszcze tego trzeciego. Nie, spokojnie, znajdą. Tak, trochę trudno, ale...
Nie, myślę, że są widzowie, którzy widzą. Mhm, którzy widzą już dwa. Jeżeli ktoś chwilę śledził zagadkę, to już są osoby, które widzą dwa, wiesz? Mhm. Nie, spokojnie. Jeszcze ten trzeci. Oj, bolą oczy, wiesz, jak się przyglądałam. No, bolą oczy, jak się przyglądałam tę zagadkę. Mam dwa, tak. Mam dwa. Ja nie, spokojnie, ktoś znajdzie, wiesz. Ja też pewnie znajdę, tylko chwilka, bo po prostu zagadka jest, wiesz. Czekaj, bo mi się mąci teraz wszystko. Mam dwa, mam. Kwestia trzeciego. Nie, jak chwilę, wiesz co, no aż płakać się chce, bo... Mhm. Tak, wiesz co, bo... Tak, to takie mnóstwo tych detali, w momencie, w którym tak zerkasz. Wiesz co, powiem ci szczerze, tak jak się tak zerkam na tę zagadkę, czy ja mogę jakieś takie drobiażdżki, 4000. O, dziękuję. Tak, wiesz co, bo w tej chwili... Wiesz co, bo ja nie wiem, te obrazki są zbyt małe, te drobiazgi są zbyt małe. No. Ja mam teraz niewielki ekran telewizora. I naprawdę inaczej widzi się tę zagadkę na wielkiej plazmie. Inaczej. Tak, jeżeli ktoś teraz ma wielką plazmę, to ma większe szanse rozwiązania tej zagadki. Ja mam teraz tak, dostałam teraz, w tym studio mam taki mniejszy ekran telewizora. W tamtym studio miałam wielki, natomiast tutaj mam taki zwykły, wiesz, troszeczkę większy niż komputerowy, tak. Tak, także jeżeli ktoś ma tę wielką plazmę, powiem szczerze, troszeczkę łatwiej. No powiem szczerze, nie widzę tych drobiazgów. Same drobiazgi, nie widzę tych drobiazgów. Poza tym, wiesz, jak się przyglądam, to naprawdę aż płakać się chcę, bo oczy bolą. No. Tak, także wielu... A nie każdy ma wielką plazmę w domu, wiesz? Także nie każdy jest w stanie te... Oj, dużo, sporo tych drobiazgów. Zagramy o 4200, tak. pomarudziłam, jestem pewna, że gramy przy tej zagadce o 4200. Drodzy widzowie, życzymy szczęścia, życzymy powodzenia. Jeszcze raz przypomnę, w tym momencie, kto z Państwa wypowie poprawne rozwiązanie, tylko gorąca prośba, proszę nie telefonować, bądźcie czujni, dobrze? Proszę nie telefonować, jeżeli znaleźliście dwa obrazki. Bardzo łatwo tu o omyłkę. Kto z Państwa znalazł wszystkie trzy, zapiszcie sobie współrzędne. Ja w tym momencie, jak się przyglądam, To są drobiazgi. Bardzo trudno jest mi uchwycić. Aha, widzę obrazek, bardzo trudno jest mi uchwycić współrzędne. Zapiszcie sobie te współrzędne, myślę, że na wielkich plazmach to będzie, ta zagadka będzie lepiej wyglądała, będzie łatwiej po prostu znaleźć to rozwiązanie. Tutaj tych drobiazgów nie widać. Drodzy widzowie, kto z Państwa wypowie poprawne rozwiązanie teraz na antenie, czyli te trzy obrazki, współrzędne trzech obrazków, od razu tak czy owak zabierze 200 zł, bo to kwota gwarantowana. I z tą osobą, która już ma w kieszeni te 200 zł gwarantowane, jeszcze zagramy aż o 4000 zł. Czyli jest szansa, że ktoś w tym momencie wygra 4200. Wielka kwota, trudna zagadka. Zwłaszcza, że mówię, na tym małym ekranie, wiesz co, no właśnie w tamtym studiu ja miałam taki wielki ekran. Łatwiej było i wcale nie jestem najlepsza w tego typu zagadkach, to powiem w tych szczegółach, detalach. Ale tam to było bardziej widoczne. Tutaj ja naprawdę nic nie widzę. Naprawdę. Ja bym tu, wiesz co, jeszcze bym tak zmieniła na dwa obrazki, bo mamy niewiele czasu. Ja bym zmieniła tu, wiesz, naprawdę, ja w tej chwili zerkam na tę zagadkę. Ja bym zmieniła, o, dziękuję. Dwa obrazki. Dwa, naprawdę, bo mamy niewiele czasu na tę zagadkę. Zagadka jest trudna. Bardzo chcę rozdać te pieniądze. Pozwólcie już mi rozdać te pieniądze, dobrze? Także myślę, że w tym momencie, w
tym momencie kończymy. No powolutku, powolutku mamy ostatnie chwile programu, powiem szczerze. Także tak, jak zmienię na dwa obrazki, to ja mam pewność, że ktoś mi w tym czasie... Ja podejrzewam, że już są osoby, które widzą. Także myślę, że lada chwila będę miała telefon z poprawną odpowiedzią. Myślę, że ten trzeci przy tych drobiazgach naprawdę, wiesz co, no... Albo ja ślepa jestem, ale w tamtym studiu miałam wielki ekran, łatwiej to znaleźć. Tutaj naprawdę tych drobiazgów nie widać. Dwa obrazki. Drodzy widzowie, w tym momencie czekamy na poprawne rozwiązanie. Kto z Państwa widzi dwa obrazki? Ostatnie chwile, teraz już mamy... Jeżeli ktoś do tej pory śledził program, śledził zagadkę, znalazł dwa obrazki, nie mógł znaleźć tego trzeciego, zapraszam teraz. Teraz za dwa obrazki, dobrze? Z taką osobą zagramy o 4000 zł. Czyli ta osoba, która wypowie współrzędne dwóch obrazków, zabierze 200 zł gwarantowane i jeszcze z nią zagramy o 4000. Ostatnie chwile, także ktoś z Państwa do studia trafić musi. Tak, myślę, że to dobra decyzja, wiesz, zmienić na dwa obrazki. Mamy niewiele czasu, nie ma sensu. Tak, przy pierwszej zagadce nie rozdaliśmy pieniędzy, także tutaj musimy te pieniądze rozdać. Mhm. Drodzy, no program jest programem na żywo, drodzy widzowie, w trakcie programu jeszcze wiele ustaleń trwa, no bo nie da się go wyreżyserować, mówię. Czekamy teraz na zwycięzcę. Jeszcze raz przypominam, gorąca prośba, drodzy widzowie, jeżeli ktoś z Państwa w tym momencie widzi dwa obrazki, zapraszam bardzo serdecznie. Gorąca prośba, proszę nie telefonować, jeżeli ktoś nie ukończył 18 roku życia, dobrze? Mamy do rozdania wielkie pieniądze, gramy o wielką stawkę. Pierwsza zagadka, no nie poszła niestety po naszej myśli, nie została rozwiązana. Także w tym momencie nam bardzo zależy, żeby ta odpowiedź była prawidłowa i żeby to była osoba pełnoletnia, dobrze? Także zapraszam w tym momencie tylko i wyłącznie osobę pełnoletnią, która widzi dwa obrazki różniące się od pozostałych. Przypominam, lada chwila, ktoś z Państwa trafi do studia, ktoś trafić musi, bo mamy ostatnie chwile programu. Ta osoba będzie proszona o wypowiedzenie współrzędnych, czyli poziomo i pionowo. Pierwszy obrazek, poziomo i pionowo drugi obrazek. Od razu zabierze 200 zł i zagramy z nią o 4000, dobrze? A jeszcze tak 250 gwarantowane, ja poproszę, tak. Tak. 250 gwarantowane plus 4000 zł. Tak, jeszcze te 50 zł nie zaszkodzi. Drodzy widzowie, ostatnie chwile, ostatnie minuty programu. Kto z Państwa widzi dwa obrazki, zapraszamy bardzo gorąco. Bardzo serdecznie. Jeszcze raz przypominam, nie trzy obrazki, dwa obrazki. Tak dla pewności zmieniłam, bo jednak kończymy program, ostatnie chwile programu, a przyznam, że chciałabym rozdać te pieniądze przy pierwszej zagadce. No niestety nie rozdałam, także później przy dwóch kolejnych rozdałam. Natomiast no warto byłoby tu rozdać. Tu gramy o poważną stawkę, łączna wartość 4200. Także zapraszam bardzo serdecznie, jeszcze raz przypominam, czekamy na osobę pełnoletnią, bo to jest bardzo ważne, dlatego że tylko i wyłącznie osobie pełnoletniej będziemy mogli wysłać pieniądze. Dobrze? Bardzo ważna rzecz. 704-300-410 z telefonów stacjonarnych bądź z telefonów komórkowych, gwiazdka, którą wciskamy, 7310, nieistotne, z którego aparatu telefonujecie. Zapraszamy serdecznie. Przypomnę, ostatnie chwile programu. Zagadka trudna, ale powiem jedną bardzo ważną rzecz. Jeżeli teraz będzie jedna osoba, chociażby jedna osoba telefonująca do tej zagadki, która zna rozwiązanie, trafi do studia. Także gorąca prośba, jeżeli ktoś z Państwa nie zna rozwiązania, proszę nie telefonować, dobrze? No bo może taka osoba trafić do studia, my nie mamy wpływu na to, kto trafi do studia. Także jedyna prośba. Kto widzi rozwiązanie, jeżeli jest to osoba pełnoletnia, zapraszamy, dobrze? Bo jeszcze raz przypomnę, jeżeli nawet przy najtrudniejszej zagadce, jeżeli jest chociaż jedna osoba telefonująca do zagadki, to ona trafi do studia. Dobrze? Także nie martwcie się, czy inne osoby widzą, czy nie, to nas nie obchodzi tak naprawdę. Jeżeli jest taka osoba, która widzi rozwiązanie, zapraszamy. Także drodzy widzowie, przed chwileczką było w poleceniu trzy obrazki, natomiast teraz już tylko dwa, dobrze? Bo mamy ostatnie chwile, także warto, żeby ktoś zabrał pieniądze. Nie ma co denerwować się, że na przykład ktoś nie znajdzie, tak? Dwa obrazki, ostatnie chwile. Czekamy. Jeszcze chwila. Bądźcie czujni, kto teraz telefonuje, słuchajcie mnie w słuchawce telefonu. Ostatnie chwile. Kto teraz telefonuje, bądźcie czujni, dobrze? Bo zagadka jest trudna. W różnym momencie widzowie włączają się do zabawy. Nie każdy widzi rozwiązanie. Także kto z Państwa widzi rozwiązanie, kto z Państwa telefonuje, bądźcie czujni, słuchajcie mnie w słuchawce telefonu. Bądźcie czujni, słuchajcie mnie w słuchawce. Przepraszam, że tak to powtarzam, ale kto teraz telefonuje? No,
łączna wartość tej zagadki 4250 i tak kwota gwarantowana jest za udzielenie poprawnej odpowiedzi. I jeszcze zagramy o 4000. Jeszcze chwila. Bądźcie czujni. Słuchajcie mnie w słuchawce telefonu. Jeszcze raz gorąca prośba. Kto teraz telefonuje? Czy z telefonów stacjonarnych, czy z komórkowych? Nie ma znaczenia. Słuchajcie mnie w słuchawce telefonu. Jeszcze chwila. No. Gramy o 4250. I tak jest kwota gwarantowana. Przypominam, za udzielenie poprawnej odpowiedzi. Także kto znalazł rozwiązanie, zapraszam. I jeszcze zagramy z tą osobą o 4000. Także jest szansa, że ktoś dzisiaj zabierze mi ze studia 4250. Jeszcze chwilę czekamy. Ostatnie chwile. Ostatnie minuty programu, także ktoś z Państwa musi trafić do studia. Jeszcze raz przypominam, jeżeli jest osoba znająca rozwiązanie, zapraszam, śmiało. Bo nawet przy najtrudniejszej zagadce, jeżeli będzie chociaż jedna osoba telefonująca do zagadki, trafi do studia. Czekamy. Życzę powodzenia. Życzymy szczęścia. Przypominam, łączna wartość zagadki 4200. Jeszcze chwilę. Już kończymy, już słyszę, drodzy widzowie, już reżyser mi przypomina informację, że kończymy program. Kończymy program, czyli ktoś z Państwa musi trafić do studia. Gorąca prośba, kto z Państwa widzi rozwiązanie, zapraszam. Zapraszam bardzo serdecznie. Przypomnę, teraz na antenie ktoś z Państwa będzie proszony o wypowiedzenie współrzędnych dwóch obrazków, dobrze? Wtedy ta osoba zabierze 250 zł od razu. I jeszcze zagramy z tą osobą aż o 4000 zł. Także kto z Państwa w tym momencie telefonuje, bądźcie czujni. Kończymy program z tą osobą. Przypomnę, nie zakończę programu bez rozwiązania zagadki, także spokojnie. Jeżeli ktoś z Państwa to rozwiązanie zna, jeżeli ktoś z Państwa to rozwiązanie widzi, zapraszam bardzo serdecznie. Jeszcze raz przypominam, czekamy na ostatnią osobę w dniu dzisiejszym. Ta osoba będzie walczyła o spore pieniądze i tak ma kwotę gwarantowaną w kieszeni. Tak i tak 250 zł ta osoba zabierze. Jeszcze zagramy o 4000, także łączna wartość tej zagadki o spora, 4250. Życzymy szczęścia, życzymy powodzenia, czekamy na kogoś takiego, kto akurat w tym momencie ogląda program, kto akurat znalazł dwa obrazki. Także zapraszam. Kończymy program, to reżyser już nie ponagla. Jakby to ode mnie zależało, mówi, już powinien być zwycięzca na antenie. No ale mówię. Drodzy widzowie, przypominam, tylko dwa obrazki, nie trzy, dwa, dobrze? Kończymy program, który reżyser mnie ponagla, mówi, no już musi być widz na antenie. Program jest programem na żywo, tak? Reżyser musi zakończyć program, natomiast ja muszę mieć widza na antenie, także czasami jest konflikt interesów. On musi mieć zakończony program o czasie, a ja muszę mieć widza i zwycięzcę, tak, na antenie, także czasami jest konflikt interesów. Czekamy, czekam na ostatnią osobę. Jeszcze raz przypomnę, nie zakończę programu bez tej osoby, tak? Także spokojnie. Tu reżyser już mnie ponagla, mówi, że mamy koniec programu, spokojnie. Ktoś uda się, ktoś trafi do studia. Jeszcze raz przypomnę, zagadka jest bardzo trudna, jeżeli ktoś teraz włączył się do zabawy, no nie zdoła znaleźć tego rozwiązania. Jeżeli ktoś z Państwa widzi dwa obrazki różniące się od pozostałych, zapraszam. W tym momencie trafi do studia, proszę o wypowiedzenie współrzędnych dwóch obrazków, dobrze? Zabierze ta osoba 250 zł i proszę nie rozłączać się, bo jeszcze zagramy o całe 4000 zł. Także proszę nie rozłączać się po udzieleniu poprawnej odpowiedzi. Czekamy na zwycięzcę 704-300-410 ze stacjonarnych bądź gwiazdka 7310 z telefonu. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam Panią, jak ma Pani na imię? Grażyna. Pani Grażyno, już trzymam dla Pani kwotę gwarantowaną 250 zł. Proszę dwa obrazki. Pierwsze współrzędne to... To było, co było, bo ja już nawet przerzuciłam to wszystko. Pierwsze było 3C, a drugie było 11D. 3C, 11D. Sprawdźmy. 3C, 11D. 3C, 11D. Pani Grażyno, proszę nie rozłączać się, bo mamy 250 zł i teraz gramy, Pani Grażyno, o 4000. Jest Pani z nami? Jestem. Dobrze. Pani Grażyno, mamy 250 zł, teraz gramy o 4000. Proszę przygotować sobie cztery liczby od 1 do 16. Za chwileczkę pojawi się tabela, ja powiem kiedy. Proszę pierwszą spośród 16, życzę szczęścia. Od 1 do 16? Tak, proszę pierwszą liczbę. Ale o co to chodzi? Gramy o bonus, proszę o 4000 zł. Proszę wymienić cztery liczby od 1 do 16. Proszę pierwszą spośród nich.
7, 11. 7, 11. 13 i 15. 13 i 15. Pani Grażyno, mamy 250 zł, mamy jednego jokera. Gdyby cztery pola były z jokerami, wówczas pani by zabrała 4000 zł. Gratuluję bardzo serdecznie. 250 zł dla pani, bardzo serdecznie gratuluję. Życzę przepięknego dnia. Zapraszam oczywiście na program jutrzejszy o godzinie...